Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Dziś porozmawiamy o wymowie i emisji głosu. Zapraszamy więc na wywiad z panią Katarzyną Lange, specjalistką w tej dziedzinie, która wyjaśni nam zawiłości w wymawianiu zapożyczeń. Jak powinniśmy prawidłowo wymawiać nazwę popularnego sklepu budowlanego, potocznie zwanego Zielonym Obi? Czy wiemy, skąd pochodzi w ogóle ta nazwa? To jest, wydaje mi się, rzecz dosyć oczywista, tak zwany Leroy Merlin, proszę państwa. To jest zapożyczenie z języka francuskiego. Mówię Leroy Merlin, dlatego że w pierwszej kolejności słowo to pojawiło się w języku polskim właśnie w zapisie ortograficznym, czyli na banerach, billboardach, na szyldach właśnie tegoż sklepu. W związku z czym mieliśmy problem z ustaleniem w ogóle, z jakiego języka pochodzi, bo skądże moglibyśmy to wiedzieć. I najczęściej na początku słyszałam taką wymowę angielszczącą, bo każde zapożyczenie, które pojawia się w języku polskim, mamy taką tendencję, żeby je angielszczyć ze względu na to, że język angielski znamy, a inne języki obce trochę mniej najczęściej. W związku z czym angielszczyliśmy i już bywał to nie Leroy Merlin, ale Leroy Merlin na przykład, albo w rozmaitych innych kombinacjach. Okazało się jednak właśnie, dobre pytanie, że jest to wyrażenie pochodzenia francuskiego i w związku z tym, zgodnie z francuską normą wymawianiową, powinniśmy wymawiać Leroy Merlin. I tutaj, proszę państwa, no, jako ciekawostkę można dodać, że nazwa ta pochodzi od nazwisk francuskich założycieli tego sklepu Adolfa Leroy i Róży Merlin, którzy, proszę państwa, wzięli ślub i nazwali swój sklep właśnie swoimi nazwiskami Leroy Merlin. Ale warto w tym miejscu na początku zaznaczyć, że zasadniczo norma wymowy dotycząca zapożyczeń mówi nam, że zapożyczenie wymawiamy zgodnie z językiem oryginału. Tylko to jest, proszę państwa, problem z tym językiem oryginału, ponieważ we francuskim na przykład samogłoski, w tym nosowe, wymawiamy zupełnie inaczej niż w polskim. I bardzo państwa przepraszam, ale na pewno ta moja wymowa Leroy Merlin, ona nie do końca odpowiada wymowie oryginalnej, bo ja po prostu francuskiego nie znam i prezentuję tutaj państwu wymowę z polskiego samogłoskami, tak jak ja je na co dzień czytam. Jeszcze jedna rzecz tutaj też może jako ciekawostka, którą warto dodać. Otóż ja uważam, że jeżeli chodzi o obcojęzyczne marki, marki przychodzące do nas z innych krajów, to zawsze warto jest wysłuchać reklamy, czy to telewizyjnej, czy to radiowej, dlatego że wychodzę z założenia, iż reklamodawca ma żywotny interes w tym, żeby wymowa jego marki była prawidłowa. Ładnie nas tutaj uczył swego czasu wymawiać nazwę swojej marki Volkswagen. Była taka reklama z niemieckim Volkswagen, das Auto. Przepraszam za mój niemiecki, też nie znam tego języka. W każdym razie oni nas uczyli, żebyśmy przestali wreszcie mówić Volkswagen, tak jak to często słyszy się w języku potocznym. Odpowiedziałam na pytanie, zadałam sobie następne, odpowiedziałam również na nie. Słucham, czego panie chciały się jeszcze dowiedzieć. Mojito jest słowem, które możemy rozumieć dwojako, jako drinka oraz markę odzieżową. Czy wymowa tej nazwy zależy od naszych intencji? Nie. Wymowa tej nazwy zależy wyłącznie od tego, że jest to zapożyczenie z języka hiszpańskiego. W języku hiszpańskim i czytamy jak hy, przy czym, no tu właśnie mamy taki problem, bo mojito na przykład, to my moglibyśmy mówić o tym mojito, które jest do picia, nie? Bo ono przez J się zapisuje. Natomiast jak mamy sklep mojito, gdzie jest hy ortograficzne, to nie widzę żadnego powodu, dla którego hy mielibyśmy czytać jak dży, bo jako żywo w żadnym obcym języku chyba tak nie jest, żeby hy realizować w ten sposób. Skoro mówimy już o jedzeniu, to może przejdziemy właśnie do kolejnych przykładów z tym związanych. Czy powinno się mówić jagody goi czy goji i czy jest na to jakieś wytłumaczenie? Dobre pytanie. Oczywiście, proszę państwa, język chiński to też jest język, którego nie znam, ale to może nie jest specjalnie zaskakujące. Chociaż z drugiej strony jako ciekawostkę mogę tutaj powiedzieć, że w Chinach jest 6 uniwersytetów na
na których uczy się filologii polskiej. Czyli Chińczycy uczą się polskiego, uczmy się chińskiego, proszę Państwa. Podobno to chroni przed Alzheimerem. Jeżeli chodzi o jagody, które ortograficznie zapisujemy jako goji, to tutaj utrwaliła nam się chyba ta wymowa ortograficzna właśnie, albo pojawia się też wymowa angielszczona typu goji. I jeżeli dobrze zrozumiałam objaśnienia poprawnościowe dotyczące tego wyrazu, to ta wymowa angielska czy angielszczona, ona jest bardziej zbliżona do oryginału. Czyli znowu, jeżeli chcemy realizować tę zasadę nadrzędną zgodnie z językiem oryginału, to bardziej goji. Jeżeli chcemy bardziej być zgodni z tym, co większość osób robi i mówi, to pewnie raczej goi. Proszę pań, nie powiedziałam tego na początku, ale norma językowa, czy w ogóle językoznawstwo normatywne, to jest taka dziedzina, w której odpowiedź czasami brzmi albo tak, albo tak. Nie ma niekiedy jednoznacznych wskazówek. To dotyczy wszystkich zagadnień poprawnościowych tak naprawdę. Zależy od tego, kto rozstrzyga. Ja tam na przykład lubię, żeby wymawiać tak bardziej swojsko, ale nie jest to rzeczywiście to moje chcenie, czy ta moja preferencja nie jest zgodna z nadrzędną normą, którą tutaj powinniśmy stosować. A latte macchiato czy latte macchiato? Czuję się jak na egzaminie. Proszę Państwa, włoski dla odmiany. I tutaj kombinacja cy i cychy, bo tak zapisujemy ten wyraz, macchiato przez ch, więc ta kombinacja liter cy i cychy w języku włoskim czytana jest jak k, czyli macchiato, a nie tak jak po angielsku bardziej byśmy tutaj też sobie wyobrażali macchiato. Język angielski jest dla nas takim wyznacznikiem czytania we wszystkich językach. Wydaje nam się, że we wszystkich językach czyta się tak jak po angielsku, bo właśnie jest to najbardziej znany nam język obcy, więc angielszczymy wszystko bez opamiętania. Wiele też zapożyczeń, które już utrwaliły się w polszczyźnie. Mieliśmy takie ładne zapożyczenie z francuskiego image. Image, czyli wizerunek artysty. I co mamy współcześnie? Mamy image, prawda? Więc tu ten proces angielszczenia, on od wielu lat już postępuje w polszczyźnie i jest jak najbardziej zrozumiały, tak jak mówiłam, dlatego że znamy ten język. Jak już jesteśmy przy włoskich specjałach, to czy poprawnie mówi się bruschetta, bruschetta, czy może jednak bruschetta? Proszę pań, otóż tutaj nie wdając się w szczegóły znowu wymowy włoskiej, odpowiem krótko. Bruschetta. Jak pani powiedziała, jest to zapożyczenie z włoskiego i tu taki tylko krótki, ogólnikowy komentarz. W języku włoskim, podobnie zresztą jak w innych językach, wymowa niektórych głosek zmienia się w zależności od towarzystwa, w jakim akurat przebywają. Tak można byłoby to w najprostszy sposób wytłumaczyć, więc tutaj mamy inną ortografię, inną wymowę właśnie z tego względu. Dla cudzoziemców język polski jest trudny w ten sam sposób, bo piszemy na przykład przepraszam, czytamy przepraszam i cudzoziemcy zawsze mają do mnie o to pretensje w momencie, kiedy odbywamy rozmowę na ten temat na zajęciach. Dlaczego piszemy inaczej i czytamy inaczej? Wszystkie języki takie pułapki posiadają. Pozostając dalej we Włoszech, wymawiamy gnioki, gnocchi, a może gnioki? Nie mogłyby panie po prostu jeść naszych kopytek? To nie sprawiałoby nam żadnego problemu. Natomiast proszę pań, gnioki bywają, wydaje mi się, zielone. I tutaj znowu mamy taką zasadę, że kombinację liter g, n czytamy we włoskim w sposób zbliżony do ni, ch, i czytamy jak ki, stąd gnioki chyba najmniej popularna z wymów, bo gnioki to jeszcze słyszałam, ale najczęściej wydaje mi się pojawia się gnocchi, prawda? Nie wiem jakie panie mają tutaj doświadczenia, ale kiwają panie głowami, więc wnoszę, że podobne do mojego, proszę państwa, zatem gnioki. Czy na koniec ma pani może jakieś słowa, które mogą nam sprawiać trudności, które nie zostały jeszcze tutaj wymienione? Zawsze będą się pojawiały nowe. Mamy problem z koreańskimi markami telefonów na przykład, prawda, czy z chińskimi markami telefonów. I tu językoznawcy czasami decydują właśnie w ten sposób, że nie wdając się w zawiłości wymowy danego języka, czytajmy w zgodzie z ortografią. Tu przypomniałam
przypomniało mi się właśnie w tej chwili jedno słowo, które zrobiło karierę na całym świecie 2 lata temu, mianowicie Wuhan. I pamiętam wpis w poradni językowej przy słowniku języka polskiego PWN, wpis pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, która napisała mniej więcej coś takiego. Nie wdając się w zawiłości języka chińskiego, Wuhan czytamy jak Wuhan. Jakkolwiek prawdopodobnie z wymowy chińskiej wynikałoby, że jest to coś bardziej zbliżonego do Wuhan być może. Trudno jest mi powiedzieć, jak już mówiłam, chiński jest to dla mnie język całkowicie obcy. Ale mówię, te problemy napływają do nas wraz z nowymi desygnatami, czyli wraz z nowym sprzętem, wraz z nowymi technologiami, które się pojawiają. Będzie tego coraz więcej pewnie i na początku zawsze będziemy mieli kłopot z ustaleniem, jak to być powinno. Warto wtedy sprawdzić, jaki jest język oryginału i jak się w nim wymawia, ale nie dajmy się też zwariować. Ja na przykład bardzo lubię, kiedy nazwę jednego z francuskich hipermarketów wymawia się swojsko jako Auchan albo nawet Auchan. Wtedy wiadomo, idę do Auchana, pod Auchanem się z tobą umawiam, w Auchanie robię zakupy, prawda? A tak no to co? Pod Auchan, w Auchan, z Auchan, prawda? I tak dalej. To jest moja osobista opinia i ona na pewno nie jest zgodna z opiniami większości językoznawców, ale ta wymowa francuska, ona mnie się wydaje trochę pretensjonalna, a ta nasza daje mi się właśnie taka swojska i tu możemy też zastosować takie kryterium poprawności językowej, którym jest kryterium rodzimości. Im bardziej coś jest rodzime, tym jest lepsze. Przystanek Kraków.